Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam zegarek Casio g gs GS1100-1AER czyli seria GS. Czasem ten model zwany jest również King of the Road. Jest to zegarek o typowo w wskazaniach analogowych. Nie ma żadnego wyświetlacza. Jest jednocześnie wyposażony w szereg dość złożonych funkcji które udało się właśnie tutaj zrealizować na tarczach typów analogowych. Mianowicie zegarek jest wyposażony w funkcję Wave Sector. W tym, w tym przypadku jest to wersja Multiband 5, czyli pobiera sygnał ze wzorców atomowych, drogą radiową ze Stanów Zjednoczonych, z Europy oraz z Japonii. Nie pobiera tutaj tylko w sygnału z Chin. Jest również wyposażony w funkcję taf Solar, czyli... Yy, ładuje, ładuje swój aku, wewnętrzny akumulator yy, poprzez ekspozycję na światło słoneczne jego tarcza yy, ta czarna jest tutaj baterią słoneczną znaczy panelem słonecznym oprócz tego posiada jeszcze stoper yy, z dokładnością do 1,20 sekundy yy, potrafiący mierzyć do 1 godziny czasu posiada alarm yy, codzienny yy, posiada czas światowy i, i, I to w zasadzie chyba tyle. No, i oczywiście, wskazania bieżąca data. Tutaj mamy bieżący dzień tygodnia, czas 24-godzinny. I tutaj, może omówmy sobie właśnie przy tej okazji, co w zasadzie widzimy na tarczy. Lewa tarcza jest to tarcza wskazująca, w której części doby, doby się znajdujemy. Jak widzimy, w tym momencie jest godzina albo druga 2:30, albo 14:30. Żeby rozwiać te wątpliwości, spójrzmy na lewą tarczę. Lewa tarcza jest, wskazówka wskazuje po godzinie 12:00, dokładnie między tutaj wskazaniem 12:13, między 14 a 15:00, Czy jest to dokładnie godzina 14:30, jak widzimy na wskazówkach głównych. Dość ciekawie jest też rozwiązany tutaj sekundnik, mianowicie jak widzimy główny sekundnik, który wydawałoby się byłby sekundnikiem zegara, nie jest, nie jest nim, nie pełni takiej funkcji, jest to sekundnik stopera, ta czerwona duża wskazówka na samym szczycie głównej osi, natomiast sekundnikiem zegara w trybie timekeepingu jest, jest tutaj ta wsk mała wskazóweczka na dolnej tarczy. Powiem szczerze, mnie to rozwiązanie się osobiście nie podoba. Ja wolałbym, żeby zegarek, wszystkie trzy wskazówki w trybie timekeepingu osadzone na głównej osi miał aktywne. Natomiast wskazania godziny odbywają się przez wskazówkę tą długą, minutową oraz krótką godzinową. Obie te wskazówki są wyposażone w, w pokrycie Neobright, czyli... Są pokryte farbą fluorescencyjną, podobnie zresztą jak ta wskazówka funkcyjna tutaj po prawej stronie, która jest akurat przysłonięta w tym momencie przez wskazówkę godzinową. Natomiast wskazówki tutaj od zegara 24 godzinnego oraz wskazówki wskazówka sekundowa nie są tą warstwą NeoBright pokryte. Mówię, osobiście wolałbym, żeby wszystkie trzy wskazówki były aktywne, czyli żeby na przykład ta wskazówka była wskazówką stopera, a ta wskazówka. Czerwona była wskazówką normalną sekundnika i pracowała non-stop. No ale widocznie inżynierowie Casio mieli inne zamysły i tutaj widzimy właśnie efekt, ich, efekt tego zamysłu realizacji. Co tutaj jeszcze można by Wam o nim powiedzieć? No zegarek naprawdę bardzo fajny. Jego budowa, powiem szczerze, bardzo mi się podoba. Bezel jest wykonany ze stali znaczy nie Bezel. Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej. Bezel składa się z dwóch części. Jest wykonany z takiej gumorzywicy i jest, są to dwa osobne elementy mocowane na trzy śruby: tutaj, jedna, druga i trzecia. Podobnie strona prawa. I te elementy, po, po zdjęciu tych elementów, można zegarek sobie dokładnie oczyścić. Ewentualnie zmienić, zmienić ich kolor, jeżeli byłby dostępny, ale nie sądzę, raczej wszystkie są występują w kolorze czarnym. Zegarek ten występował bodajże w trzech wersjach kolorystycznych. Ten element ze stali rdzewnej był również w takiej wersji złotawo-miedzianej, jak również też w wersji srebrnej, ze srebrnym, srebrnym korpusem występował z niebieską tarczą. Tutaj akurat mamy do czynienia z wersją podstawową, czyli wersją 1 AER. I przejdźmy sobie może pokrótce do omówienia funkcji. A jeszcze, przepraszam, jeszcze pokażę Wam tutaj dekiele, który już oczywiście pokazywałem Wam na prezentacji tego zegarka, ale jeszcze tej krótko, pokrótce go sobie omówimy. Zobaczcie, bardzo ładne logo serii G wpisane w literkę G, moduł numer 4777. Jak widzimy, model to jest GS1100. Dekielek jest zakręcany, nie jest mocowany na cztery śruby, tylko to jest tak zwany screwback, czyli zegarek z zakręcanym deklem. Rzadko się już tego typu rozwiązania stosuje, natomiast stosuje się tylko w tych naprawdę drogich zegarach, typu na przykład frogmen, czy inne, inne z wyższej półki zegarki nurkowe. Natomiast tutaj Fajnie, że w tym niższym modelu, bo on, pamiętacie, że on kosztował w 2007 roku i troszeczkę później, około że poniżej 1000 zł. Z tego co ja pamiętam, ostatni nieprzeceniony jego centy był 890 zł. Także uważam, że jak na tą funkcjonalność zegarka jest to naprawdę ciekawa propozycja i mia, była oferowana w dość atrakcyjnej cenie. Mechanizm jest japoński, jak widzimy, Japan Movement. Dekiel jest wykonany ze stali nierdzewnej, zegarek został złożony w Tajlandii, co potwierdzają nam dwa napisy. Pierwszy case in Thailand i drugi tutaj, jak widzimy, 202A, kod 202A oznacza, że jest to fabry fa fabryka w Tajlandii. Oczywiście water resist 20 bar, czyli wodoszczelność do 20 barów, czyli do 200 metrów, Sta y oczywiście wodoszczelności statycznej. I no i oczywiście pod wodą nie wolno używać przycisków i tutaj dalszą część kodu sobie rozszyfrujmy jest to 345 rok 345 dzień roku i rok i to będzie z tego co pamiętam 2009 2001 to jest a i po kolei to będzie to będzie 2009 z tego co pamiętam dziewiąty i to będzie tak także to będzie 27 dni przed końcem roku 2009 czyli zegarek w tym momencie ma nieco ponad, nieco ponad 7 lat Przejdźmy sobie teraz do omówienia jego funkcji, co on posiada, co, co możemy tutaj w tym zegarku zrobić. Od razu wspomnę, że ustawieniami tego zegarka zajmiemy się w osobnym filmie, do którego odnośnik macie, macie tutaj w tym momencie na górze. Natomiast w tym konkretnym filmie zajmiemy się jego funkcjami. I zobaczcie, po naciśnięciu przycisku Jazz, czyli lewego górnego, Możemy sprawdzić, kiedy, czy ostatnio w trakcie ostatniej doby się synchronizował. Jak widzimy, wskazóweczka sekundnika wskazała nam literkę Y, czyli jest. Pokażmy sobie to jeszcze raz. Słabo niestety widać, o teraz widać ją dobrze. Wskazuje dokładnie literkę Y. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zegarek z sukcesem się synchronizował z atomowym wzorcem czasu. Poprzez przytrzymanie dłuższe tego przycisku, możemy dokonać synchronizacji manualnej. Przez chwilkę świeci, nie świeci, przepraszam, bo to nie wyświetlacz. Wskazówka sekundnika wskazuje nam napis Ready i w momencie, gdy złapie sygnał, przestawi się tutaj na napis Work. W tym miejscu akurat on nam się raczej nie przystawi, ponieważ, ponieważ tutaj na stole nie mam akurat, za, najczęściej nie mam zasięgu, a przynajmniej w tej pozycji zegarek nie ma zasięgu, także dowolnym przyciskiem anulujemy sobie manualną kalibrację. Zegarek i tak jest idealnie ustawiony, więc nie ma potrzeby tego robić. Tutaj zobaczcie, na prawej tarce mamy wskazanie. Ja spróbuję to zbliżyć, żeby to było lepiej widać. Nie wiem, czy uda... o, jest, udało mi się złapać ostrość. Mamy wskazanie bieżącego dnia tygodnia, jak również niestety w tym momencie wskazówka godzinowa, godzinowa nam to zasłania, ale po lewej stronie pod, pod wskazówką godzinową są tryby. Mamy trzy tryby DST. DST może być właśnie jest teraz zasłonięty. DST może być ustawiony na off, na on oraz na at, czyli auto. Kolejnym wskazaniem wyżej jest AL, czyli alarm. I mamy 7 wskazań dni, tygodnia. Dzisiaj mamy, jak widzimy, niedzielę. Jest godzina 14:30 dochodzi 8. Mamy 23 kwietnia 2017 roku. I po lewej stronie właśnie widzimy, że to jest 14, nie druga, w ten sposób, że wskaźnik 24 godziny jest po godzinie 12. Prawymi dwa prawe przyciski w trybie timekeepingu służą nam do uruchamienia stopera. I tak, możemy przejść do stopera naciskając przycisk reset. Zobaczcie, nie ma kliknięcia w tym momencie. Wszystkie wskazówki oprócz godzin i wskazówki 24, zegara 24 godzinnego ustawiają się na pozycję 0. I tutaj widzimy start odwrotnie, w większości cyfrowych i analogowych cyfrowych zegarków jest na górze, a nie na dole. Te dwa przyciski są zamienione miejscami. No ale tak to, tak to wtedy było realizowane. I teraz zobaczcie, yy, naciskając przycisk start, co się dzieje? Wskazówka dolna z sekundnika stała nam się wskaźnikiem 1,20 sekundy i teraz dopiero zaczęła pracę wskazówka tego głównego sekundnika. Tak jak już wspomniałem w tym zegarku jest to sekundnik odpowiedzialny za stoper. Czas w tym zegarku jest mierzony tylko jeden, nie ma tutaj żadnego split time, lap time itd., jest, czyli czasu podzielonego, czasu okrążeń podobnych. Jest to po prostu takie czyste klasyczne wskazanie bieżącego czasu. Czas mierzymy, jak wspomniałem już wcześniej, z dokładnością do 1,20 sekundy i maksymalny czas, jaki możemy zmierzyć, to jest 1 godzina. Przez pierwszą minutę wskazówka 120, wskazówka dziesiątej części sekundy kręci nam się i wskazuje te dziesiąte. Po minięciu przez wskazówkę sekundnika stopera równej minuty, czyli tutaj godziny 12, dolna wskazówka nam się zatrzyma. Natomiast w tle oczywiście, czyli w pamięci, czas będzie się liczył. Zobaczcie, wskazówka się zatrzymała. Wskazówka sekundowa biegnie, minęła minutę i ta minuta została wskazana przez przesunięcie się. Tutaj wskazówki tej na prawej tarczy. Ona zasłania teraz wskazanie 60, wskazała właśnie jedną minutę, czyli o jeden krok się przesunęła. Tutaj na, na godzinie 3 ma oznaczenie 15, czyli tutaj będzie 15 minut. To oczywiście mamy 5, tu mamy 10. No i tutaj musimy, że tak powiem, dość precyzyjnie sobie wyłapać wzrokiem kąt tej wskazówki, ponieważ nie ma tutaj jakby śródziałek pomiędzy 0, 5, 10, 15 i tak dalej. Tutaj trzeba nam troszeczkę w prawej. Jeśli chodzi o odczyt tego stopera, zwłaszcza w jego dalszych częściach, żeby się nie pomylić co do jakiejś konkretnej minuty. No bo sekundy sobie odczytamy precyzyjnie, tutaj dokładnie co jeden ruch wskazówki jest działka, także tutaj z tym odczytem nie ma problemu. Natomiast z minutami może ten kłopot być. Dobrze, teraz zobaczcie, przechodzimy właśnie, na, liczymy już trzecią minutę. Wskazówka wskazała nam właśnie dwie minuty, jest dwa, dwa z groszem, także przepraszam, na drugą minutę, nie na trzecią minutę. Także tak wygląda bieg stopera. Zatrzymujemy go sobie tak samo przyciskiem start, czyli przycisk zatrzymuje, i w tym momencie uaktywnia się wskazówka dziesiątych części sekundy, która wskazała nam w tym momencie, właśnie dokładnie, precyzyjnie te dziesiątki. Resetujemy przyciskiem reset. Wszystkie wskazówki ustawiają się na zero, każda po kolei, dość fajnie to wygląda i kolejne naciśnięcie przycisku reset spowoduje przejście do trybu timekeepingu, czyli w tym momencie ta wskazówka staje się normalnym sekundnikiem, ta wskazówka czerwona się zatrzymuje, wskazówka na prawej tarczy wskazuje dzień tygodnia. i teraz tak, jeżeli chcemy szybko zmierzyć czas, i nie, nie zdążymy wejść do trybu stopera, stoper bardzo wygodnym tutaj właśnie tą funkcją jest, podobnie jak na przykład jak w zegarku Casio G-Shock Rangement, też uruchamiamy stoper, zobaczcie tutaj jednym przyciskiem od razu przyciskiem start, start reset, start stop możemy go uruchomić i i zrestartować, tak tu jest dokładnie odwrotnie, uruchamiamy górnym przyciskiem, który tutaj jest oznaczony start i zobaczcie co się dzieje, pierwszy ruch od razu rozpoczęła bieg nam wskazówka sekundowa, natomiast wskazówka dziesiątych części sekundy rozpoczęła bieg dopiero po chwili, no bo nie było idealnie ustawione na zerze. Natomiast jak widzimy, sekundy przesuwają się dokładnie w momencie minięcia wskazówki dziesiątych części sekundy wartości 0. I tak samo możemy zres zatrzymać, zresetować i ponowne naciśnięcie przycisku reset powróci do trybu kipingu. I jeszcze raz uruchamiamy start. Czas już biegnie od momentu naciśnięcia przycisku, yy, wskazówka dziesiątej części sekundy wskazuje nam to dopiero po chwili, ale w pamięci to cały czas się odbywa. Więc nawet gdybyśmy jakieś jakiś bardzo krótki czas, to ona też nam to wskaże. I teraz gdybyśmy nawet nie chcieli zatrzymać stopera, tylko po prostu nie z niego wyjść, naciskamy reset, on się od razu resetuje, jeszcze raz stoper, możemy wyjść, jak widzimy, bez zatrzymania. Eee, także tutaj mamy omówiony stoper, przejdźmy zatem do kolejnych funkcji pierwszą funkcją y, będzie w, po y, naciśnięciu przycisku mode będzie world time czyli czas światowy czas światowy wskazywany jest przez wskazówkę y, y, który, w sensie, który, którego miasta czas jest wskazywany, wskazuje nam wskazówka ta czerwona sekundnika Stopera, która wskaże nam to miasto dopiero w momencie, gdy wskazówki godzinowa i minutowa osiągną prawidłowe wskazanie tego miasta. Przy okazji, jak widzimy, odsłoniło nam się to oznaczenie na prawej tarczy i widzimy teraz dokładnie, że tutaj oznaczenie DST może mieć AT, on lub off. I widzimy w mieście, w którym czas za chwilę zobaczymy, nie ma strefy. Nie, nie ma y, y, czasu letniego, cały czas oni mają standardowy czas, czyli DST będzie ustawione na OFF, ponieważ będzie to Tajwan. Za chwilkę zobaczycie, czy konkretnie w tym zegarku będzie to wskazanie Hongkongu, ponieważ on nie. nie o, zobaczcie, teraz y, wskazówka wskazała nam literki HKG, y, y, czyli, y, czyli jest to Hongkong. Czas taki sam jak na Tajwanie. Na Tajwanie nie obowiązuje czas letni, dlatego też to ustawienie ustawiliśmy na OFF. I teraz możemy zrobić. W tym trybie następującą rzecz. Możemy przechodzić przez różnymi, między różnymi miastami. Niestety zajmuje to dużo czasu, także nie pokażę Wam wszystkich miast, bo szkoda naprawdę Waszego czasu. I zobaczcie, żeby przejść do kolejnego miasta, one, one się będziemy je zmieniać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Naciskamy przycisk Reset. Wskazuje nam się kolejne miasto i wskazówki same wędrują nam do wskazania czasu w tym kole, w konkretnym mieście. Jest to Tokio. Zobaczmy, akurat tutaj jest to tylko godzina. Jeżeli chcemy manualnie zmienić na przykład w danej strefie czasowej czas z DST on na off, przytrzymujemy przycisk adjust przez około 2-3 sekundy. Zobaczcie. Zmieniliśmy na on, od razu wskazówki bez zmiany miejscowości będą wskazywały nam równą godzinę wcześniej. Przytrzymamy jeszcze raz. I wskazanie ustawiło się z powrotem na off, czyli wskazówki cofają nam się o tą równą godzinę. I teraz tak, gdybyśmy chcieli na przykład, gdybyśmy polecieli właśnie do tego Tokio, które mamy teraz wskazane, i chcielibyśmy zamienić sobie strefy czasowe, bo obecną strefę czasową mamy ustawioną jako Berlin dla Polski, doleciliśmy do Tokio, chcemy się przestawić jako czas lokalny, żeby mieć Tokio. Przytrzymujemy przycisk B, czyli przycisk start przez około 2 sekundy. Będzie to potwierdzenie pod podwójnym kliknięciem, i w tym momencie zamieniły nam się strefy czasowe. Teraz wskazówki w trybie World Time będą wskazywały czas dla Berlina. Zaraz zobaczycie. Czyli znaczy, proszę, dokładnie dla Paryża, w tym, w tym zegarku. Czyli czerwona wskazóweczka, yy, tak którą tutaj widzimy, ona nam za chwilę wskaże Paryż, jak wskazówki godzinowa i minutowa się zatrzymają. Natomiast czasem bieżącym będzie oczywiście czas dla Tokio. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. On jeszcze chwilkę nam to zajmie. Jak wiemy, sekundnik nieprzerwanie wskazuje, czyli sekundnik nie, nie jest jakby połączony mechanicznie z wskazówkami godzin, godzinową i minutową, ale mechanicznie za to jest połączona wskazówka, tutaj ta 24 godziny, czyli ta wskazówka i te dwie jasne są połączone ze sobą mechanicznie. One w, pracują non-stop znaczy jakby, jakby symultanicznie, czyli yy, jak jedna, yy, jedna się rusza, ruszają się również pozostałe dwie. I zobaczcie, za chwilkę zatrzyma nam się. Wskazanie i czerwona wskazówka powinna nam wskazać, e, wskazać Paryż. Zobaczmy, czy tak się stanie. Tutaj możemy właśnie zaobserwować, że jednocześnie cały czas powoli porusza nam się ta wskazówka dwu, y, czasu 24 godzinnego. Widzimy trochę to zajmuje. O, wskazaliśmy Paryż i teraz czas światowy jest czasem Paryża. Natomiast czas lokalny, zaraz sobie go zobaczymy tutaj. O, teraz popatrzcie. I teraz będzie to, to, to czas dla Tokio. Dla Tokio zaraz sobie zobaczymy, jaki to jest czas od razu tutaj. Równolegle na drugim zegarze. Momencik, spróbujemy złapać ostrość, żebyśmy tutaj nie mieli ostrego filmu. Czas światowy. I tak. World time jest Taipei. I Tokio. 21.47. To będzie, czyli to będzie za jeszcze trzy, lekko ponad 3 godziny. Czy jeszcze trzy pełne obroty wskazówki minutowej i czas zatrzyma nam się na Tokio. No niestety w tym zegarku trwa dość, dość długo, ponieważ te wskazówki wszystkie muszą się przekręcić i to każdy de facto zmiana godziny, to, to, nie, są, to, nie, jest 20, to nie jest 12 obrotów wskazówki minutowej wokół tarczy, tylko 24, ponieważ ona jest połączona z tym zegarem 24-godzinnym. No i tak jak widzimy, Czas nam się zgadza, 21 jest 47 sekundnik, również chodzi idealnie równo. Zegarki są idealnie zsynchronizowane. Dobrze, zatem jesteśmy w tym momencie w czasie, tutaj trybutem keepingu w Tokio. No i chcemy z powrotem, wróciliśmy właśnie do Warszawy, chcemy z powrotem uruchomić czas Paryża. Przełączamy się modem na world time. Zegar nam, jak widzimy, będzie się teraz cofał. Wskaże nam czas dla Paryża i przełączymy się z powrotem na, na czas Paryża dla czasu tutaj naszego lokalnego, czyli tego, w którym głównie przebywamy. Chwilkę nam to zajmie. Ja sobie zapauzuję w międzyczasie ten film i zaraz do Was powrócę. Ok, za chwilkę tutaj nam się już wyświetli, wskaże właściwa godzina i będziemy mogli przejść dalej. Zagranem się zatrzymał, jest to czas Paryża. I teraz możemy przejść, czyli zamienić z powrotem czasy. W tym celu przytrzymujemy przycisk B przez około 2 sekundy. I znowu ta operacja, co którą robiliśmy wcześniej, się powtarza. Czyli czasem światowym dla nas stanie się Tokio, a czasem lokalnym stanie się Paryż. Również tutaj też zatrzymam film, żebyśmy nie tracili czasu. I powrócę do Was, jak ten yy, obrót wskazówek się zatrzyma. Powiem, że obrót wskazówek dobiega końca, za chwilkę się ustabilizują. Ok, i znowu czas światowy mamy Tokio. Przechodzimy sobie z powrotem do trybu timekeepingu. Okay. mamy pingu Ok, mamy tryb timekeepingu. pingu Wskazówki teraz nam wskażą eee, czas lokalny, czyli godzinę 14:50. Znowu na chwilkę się zatrzymamy, żebyśmy nie tracili czasu i wrócimy jakby do punktu wyjściowego. O, za chwilkę nam się wskazówki znowu zatrzymają. Będziemy mieli godzinę 14:50 niecałe dwie się nam dochodzi. I w tym momencie znajdujemy się z powrotem w trybie timekeepingu we właściwym wskazaniu czasu. I teraz zobaczcie. W momencie, gdy zamieniliśmy czasy, mimo że zegarek jest idealnie zsynchronizowany i nie były dokonywane jego ustawienia, teraz wskazanie synchronizacji wskazuje nam no, ponieważ właśnie zamieniliśmy te czasy. I to jest jeden z przypadków, kiedy mimo prawidłowej synchronizacji w ostatniej dobie, wskazanie właśnie, czy ono się powiodło, czy nie, będzie nam wskazywało na literkę n, czyli no, właśnie dlatego, że zamieniliśmy na chwilkę czasy. Ale oczywiście ustawienie zegarka nadal jest idealne. I teraz tak, przejdziemy sobie do kolejnej funkcji, będzie to alarm. I teraz tak, gdybym nacisnął raz mode, za chwilę znowu wskazówki zaczęłyby się bardzo długo kręcić, żeby wskazać czas światowy, który jest odległy o 7 czy 8 godzin od bieżącej godziny. Dlatego też od razu naciśniemy sobie go dwa razy. I zobaczcie, najpierw wskazówka nam wskaże DST, a zaraz potem jeszcze raz alarm. I teraz, zanim te wskazówki ruszyły na, 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 na czasie światowym, od razu nacisnę drugi raz mode. Po to, żeby go ominąć i wskazać alarm. I zobaczcie. Alarm w tym momencie jest ustawiony dokładnie na północ, czyli te wskazówki muszą pokonać jeszcze 6 godzin, znaczy nawet 7 godzin, także na chwilkę zatrzymam film. Powrócę do, do Was, jak one będą się już zbliżały do północy. Wskazówki za chwilkę zatrzymam się na równej północy. Zrezy się również sekundnik. O, wszystko się ustawiło. I teraz tak, sekundnik stopera. Zobaczcie, wskazuje nam tutaj na sekundę 57, czyli na off. Przyciskiem Jazz możemy alarm, który jest ustawiony aktualnie na północ, możemy przełączać pomiędzy OFF a ON. Naciśnięcie teraz spowoduje piknięcie i ustawienie się w sekundnika na ON. Naciśnięcie jeszcze raz, przestawienie go na OFF. Aby ustawić alarm musimy przytrzymać przycisk Jazz, co będzie potwierdzone jeszcze jednym kliknięciem. O, nawet podwójnym. I ustawiamy. Od razu jak widzimy sekundnik ustawił się na ON, czyli teraz po przestawieniu wskazówek będziemy mieli, będziemy mieli ten alarm działający. Przestawimy go sobie wstecz. I poczekamy aż wskazówki nam się ustawią na godzinę 14:56 albo 7. Zajmie to chwilę czasu, także również zapałuję teraz filmik, bo to dość długo trwa i powrócę do Was, jak one będą dobiegały do właściwego ustawienia. Zegarki, przepraszam, wskazówki pomału zaczynają dochodzić do godziny 14:57. Także ja za chwilkę którymś prawym przycisków zatrzymam bieg wskazówek i zobaczmy. Na przykład, tak sobie tutaj zatrzymamy. Jest 14:53. 54 55 56 57 tutaj sobie ustawimy e, Oczywiście możemy w, w trybie ustawień możemy us, używać również tego przycisku jako reverse jeżeli że tak powiem, przelecimy za daleko Ok, jest 1457 ustawienie zatwierdzamy przyciskiem just Wskaźnik tutaj mamy na on i przechodzimy modem do trybu tankingu no, Zobaczcie jest tutaj wskazówka mi się troszeczkę cofnęła bo jest przed 57 jak widzimy, już mamy kilka sekund, tylko do 14:57. Za chwilkę uruchomi nam się alarm. Zobaczmy, jak on będzie brzmiał i jak to wygląda. Tak jak słyszeliśmy, jest to alarm, który ma 10 takich podwójnych piknięć. Także te piknięcia są w miarę słyszalne. To znaczy, moim zdaniem, w ogóle dźwięk tego zegarka jest inny niż we wszystkich innych grzeszokach, które miałem dotychczas okazję testować. Jest tak, nawet nie jest specjalnie głośny, ale jest bardzo wysoki. Także w porównaniu do, do jakby innych dziszoków cyfrowych, takich nowszych generacji, ten jest naprawdę tak, takim ciekawym dźwiękiem, mimo że nawet może być głośno, w okolicy ten bardzo wysoki dźwięk możemy mimo wszystko usłyszeć nawet spod, spod mankietu. Także uważam, że to jest całkiem ciekawa realizacja dźwięków, jeśli chodzi o ten zegarek. Przejdźmy sobie zatem do alarmu, żeby on nas już nie niepokoił i ustawmy sobie tylko go na tryb OFF, czyli wyłączymy go sobie, przełączamy na OFF i przechodzimy do trybu timekeepingu. Ok, zatem jeśli chodzi o funkcję tego zegarka, omówiliśmy już w tym momencie wszystko. Pokażę Wam może jeszcze tylko pasek, bo jest tutaj dość charakterystyczny i klamerkę. Pokazywałem Wam to oczywiście już w filmie prezentacyjnym, natomiast jeszcze chciałbym mówić, klamerka jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. Jest to oczywiście stal nierdzewna, wykończona na dwa, jest w dwóch wykończeniach. Tutaj mamy taki, jakby mat, natomiast tutaj taki półbłysk. Bardzo naprawdę fajnie się to prezentuje. Spróbuję to jeszcze pokazać na tle paska, będzie to może ładnie wyglądało. Zobaczcie, tu się błyszczy. No oczywiście jest porysowana, natomiast, natomiast jako nowa na pewno pięknie się prezentowała, a tutaj taki półmat. Naprawdę, naprawdę ładnie to, to się prezentuje. Pasek, to co akurat niektórym się podoba, mi osobiście się to nie podoba, jest dość elastyczny w tym zegarku. Nie, nie raziłoby to specjalnie, gdyby ten zegarek był lekki. Natomiast zegarek, jako że w dość. on waży, waży prawie 100 gramów, także jak na zegarek G-Shock jest, do, jest dość ciężki. Ma bardzo dużo tutaj użytej stali nierdzewnej do y, budowy korpusu. To jest jeden, jeden lity element to wszystko tutaj wokoło. Y, przyciski również są stalowe dlatego też y, waga tego zegarka. Jest dość odpowiedni ten zegarek czuje się na ręku. I właśnie w takim zegarku, moim zdaniem, jako że jest dość ciężki, dobrze było, żeby ten pasek był sztywniejszy. Tutaj zresztą on jest jeszcze ma takie, ma takie proporcje, że przez klamerkę on nie przechodzi gładko. Zobaczcie, on się tutaj klinuje. Trzeba przeciskać ten zegarek pod, ten pasek pod kątem, i on też ledwo przechodzi. No tak akurat jest ta proporcja tutaj zbudowana. No Co poradzić? Ale właśnie w tym momencie, żeby on wygodnie przechodził, dobrze by było, żeby on był wykonany z twardszego materiału. Taki miękki pasek byłby, owszem, fajnie, też chętnie bym go widział, ale w zegarkach lekkich. I zobaczcie, pasek już ma 7 lat. Tutaj zobaczcie, jak on wygląda struktura jest taki, bar jest gładki, na wykończony na taki prawie wysoki połysk. To Jest miejsce, gdzie on jest najczęściej zginany i zapinany. Ma już taki połuszczony, jakby zewnętrzną warstwę. Natomiast w żaden sposób nie wpływa to na jego wytrzymałość. To, to, co tutaj widzimy, to jest tylko estetyka, ale jakby tutaj nie ma żadnych kompletnie naderwań. Ten pasek jest naprawdę solidny, i to jest coś, co, co tu jest zrobione naprawdę, naprawdę dobrze. Od spodu zobaczcie taka bardzo fajna struktura. Do, dość ładnie to wygląda. Nie ma tutaj jakby żadnych szczelin, żeby odprowadzały pot. Jedynie tutaj, o, w tym miejscu, powiedzmy, i w tym miejscu, gdy ręka się spoci, może tutaj bokami coś, że tak powiem, nadmiar potu się wydobywać. Natomiast tutaj, jeżeli się spocimy, to tylko ewentualnie przez dziurki, bo to będzie idealnie dolegało do ręki, jeśli zegarek będzie zapięty dość ciasno. Szlówka, taka w miarę klasyczna, tutaj z przecięciem, od wewnętrznej również z przecięciem. Wykonana tutaj, taka, taka gumowo żywiczna klameryka, jak wspomniałem, naprawdę śliczna. Bardzo ładne są również, słuchajcie, te wstawki tutaj z stalowe, tak, tak, takie paseczki. Fajnie jest też ten pasek mocowany. Jest mocowany na klasyczne śruby i te śruby w odróżnieniu od zaraz tutaj sobie zrobimy zbliżenie. Śruby w odróżnieniu od rangemena nie mają takiego tutaj cechowania. Zobaczcie. Weźmiemy sobie tak samo mocowany pasek w rangemenie Śruba wygląda z tej strony, można powiedzieć, identycznie. Natomiast tutaj, zobaczcie, ona jest taka, że można by ją teoretycznie wykręcić palcem, gdyby bardziej Wyzdawała. Tutaj tego nie ma i to się bardzo ładnie zgrywa nam z całym designem zegarka, bo Rangeman jest taki bardziej bym powiedział wszystko, wszystko, wszystko odporny, natomiast G-Shock jest takim, takim pół-G-Shockiem, bym powiedziała pół zegarkiem sportowo-garniturowym. Łączy w sobie jedne i drugie cechy, dlatego też tutaj te gładkie śruby bardzo ładnie się komponują. No, ładnie też wygląda właśnie zatopienie tych przycisków stalowych, w stalowej kopercie. Także też bardzo, bardzo fajnie jeśli chodzi o design to wygląda. No to widzimy tylko powycierały się troszeczkę napisy, no ale umówmy się, 7 lat używania zegarka non-stop robi swoje i, i tutaj no, nie, nie można mieć, że tak powiem, do tego żadnych pretensji. To po prostu tak jest zrobione. No i to jeszcze na tej części widzimy bardzo ładny ten napis ce, oznaczający całą serię GS. Bardzo, bardzo fajny taki trim, na, trim żeby ten zegarek ładnie wyglądał. Dobrze, jeżeli chodzi o mówienie funkcji, to, 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 to już mamy, mamy to zrobione. Zapraszam do moich, mojego kolejnego filmiku, w którym omówię dokładnie ustawienia tego zegarka. Link do niego był już wcześniej. Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Jeśli chcielibyście zobaczyć inne filmy traktujące zegarka Casio G-Shock oraz Casio Baby G, zasub, zasubskrybujcie mój kanał. Jak również zapraszam do dzielenia się uwagami i zadawania pytań w sekcji komentarzy pod filmem. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.